dobry, witam Państwa. Odnotowane w ostatnim tygodniu spadki cen paliw na stacjach były na pewno miłą wiadomością dla kierowców. Pytanie, czy w tym tygodniu również możemy zobaczyć obniżki? I tu wiele wskazuje na to, że tak. Spodziewamy się, że te ceny, które średnio w ubiegłym tygodniu w Polsce wynosiły 5 zł 32 grosze dla benzyny bezołowiowej 95 i 5 zł 34 grosze dla oleju napędowego, 2 zł 65 zł litr gazu, bo tak kształtowała się cena tego paliwa, będą w nadchodzących dniach spadać. Możliwe są obniżki, szczególnie w przypadku benzyny w okolice 5 zł 30 groszy, także w przypadku oleju napędowego, bo będziemy obserwować zbliżanie się cen obu gatunków paliw na stacjach. W przypadku gazu tutaj obniżka, która w zeszłym tygodniu wyniosła 1 grosz, powinna przyspieszyć, bo na rynku hurtowym widzimy, że cena tego paliwa od dłuższego czasu spada, natomiast nie ma wciąż przełożenia na stację i myślimy, że najbliższe dni takie przełożenie na stację właśnie przyniosą. Powodów do niepokoju nie daje też sytuacja na światowych giełdach naftowych, bo tutaj widzimy, że notowania ropy Brent w ostatnim czasie utrzymują się na niskim poziomie, okolice 106-107 dolarów, a publikowane dzisiaj w poniedziałek nad ranem dane z Chin na temat aktywności sektora produkcyjnego chińskiej gospodarki również nie napawają optymizmem i to będzie kolejny argument, który będzie przemawiał za przeceną ropy i kontynuacją obniżek na rynku naftowym. Jedyną niewiadomą w tej układance, którą jest polski rynek paliwowy i ceny paliw na stacjach, pozostaje kurs naszej waluty w relacji do dolara. Widzimy, że złotówka w ostatnim czasie jest dosyć stabilna i też jest dosyć mocna, natomiast konflikt ukraińsko-rosyjski, jego ewentualna eskalacja stanowi niewiadomą, która jest pewnym zagrożeniem dla stabilności naszej waluty. Natomiast jeżeli nie będzie żadnych negatywnych niespodzianek na wschodzie, to również złotówka w najbliższym czasie nie powinna mocno tracić do dolara na wartości i tym samym ceny paliw na stacjach powinny utrzymywać się na niskich poziomach.